Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów, mam przepyszną kawusię, którą zrobiła mi moja prześliczna żonka i dzisiaj postaram się poruszyć bardzo istotny temat, a więc kulturystyka ekstremalna, a więc gabaryty versus estetyczna sylwetka. Wiele osób pisze do mnie na Instagramie czy też na Facebooku w ten sposób: Patryk, weź tą sylwetkę, rozbuduj, weź te nogi, rozbuduj, weź rozbuduj plecy mocniej, powiększ tą sylwetkę, a nie siedzisz cały czas w tej męskiej bikini, to nie jest kulturystyka. Tam musisz iść w kulturystykę dopiero jak rozbudujesz tą sylwetkę do większych rozmiarów, ponad 100 kilo, to wtedy będziesz wiedział, co to jest kulturystyka. Wiele osób tak do mnie pisze. Ja Wam powiem szczerze, że mi zawsze imponowały sylwetki mniejsze. Takie sylwetki jak Frank Zane, takie sylwetki jak Steve Reeves, a więc mój idol. Jeżeli chodzi o sylwetki teraźniejsze, no to takie sylwetki jak Jeremy Buendia, zawodnik męskiej sylwetki. Ryan Terry, tutaj zawodnik z Wielkiej Brytanii, też zawodnik męskiej sylwetki. A więc ja zawsze stawiam sylwetkę mniejszą ponad sylwetkę większą, ale rozbudowaną, przeładowaną, a więc karykaturę kulturysty. A więc zawsze wstawiam tą sylwetkę mniejszą, sylwetkę zawodnika z męskiej sylwetki, fajną, estetyczną, taką jak na przykład ja posiadam, bo to jest moje marzenie, do którego ja dążyłem. Ja to marzenie spełniłem. Ja mam sylwetkę, do jakiej dążyłem. To było moje marzenie, żeby zrobić taką sylwetkę, jaką posiadam teraz. A więc spełniłem swoje marzenie i ja to marzenie w tej chwili mam, utrzymuję sobie tą sylwetkę i oby zdrowie pozwoliło tą sylwetkę utrzymywać jak najdłużej. Ta sylwetka bardzo się podoba mojej żonie, bardzo mam wielu widzów, którym też ta sylwetka się bardzo, bardzo podoba. A więc ja zawsze mówię, że każdy ma wybór. No, każdy ma wybór i każdy może robić z własnym ciałem, co mu się podoba. Więc jeżeli ktoś ma ochotę ładować w siebie tony środków dopingujących i rozbudować bardzo mocno tą sylwetkę, a przy tym stracić kondycję, to przede wszystkim mieć przerośnięte serce, przerośniętą wątrobę, uszkodzone nerki, no to bardzo proszę, przy okazji możesz dostać w prezencie przepuklinę, ginekomastię, palumboizm, a więc wydęty brzuch przy dosyć niskiej tkance tłuszczowej. Jeżeli masz ochotę rozbudować swoją sylwetkę i zrobić z siebie karykaturę kulturysty, to możesz to robić. To żaden problem i ja tutaj nie mam nic przeciwko. Ale też nie bardzo mi się podoba, jak ktoś gdzieś tam pisze i namawia mnie do czegoś, co nie jest zgodne z tym, co ja sobie zaplanowałem i zgodne z tym, co ja uważam za kulturystykę. Bo każdy ma tam inną wizję kulturystyki. Moja wizja kulturystyki jest taka, że sylwetka musi być estetyczna, mała, nieprzeładowana, no i w pewnych ramach, wiadomo, w pewnych ramach wielkości, a więc nie może być przeładowana. Ja Wam powiem, tak jak już wcześniej powiedziałem, że ta sylwetka, tak jak moja, ma bardzo dużo plusów, a więc jeżeli chodzi o moją kondycję, jestem bardzo dobry, mam bardzo dobrą kondycję, nie mam żadnych problemów ze zdrowiem, ponieważ nie używam środków dopingujących, a więc naprawdę nawet się sprawdza w takich czynnościach typowo domowych. No, ostatnio pomagałem żonie sprzątać kuchnię. No, ja widziałem, jak się zachowują ludzie, którzy gdzieś tam porobią coś 5 minut, kulturyści przeładowani. No to oni mają stany przedzawałowe. No, widzieliśmy, już dostaliśmy taką namiastkę tego, jak kulturyści wchodzą do walk MMA. Łychnę sobie kawusię. Do klatki. No i tam po 5 minutach mają stany przedzawałowe. No więc mówię o takich nawet czynnościach domowych, jak ja nie widzę tych osób, na przykład jeżeli miałby pograbić liście w ogrodzie, na przykład ostatnio to robiłem, taka prosta czynność. Podejrzewam, że ten gość po 5 minutach wyplułby płuca, albo by to robił po prostu pół dnia. Także ta sylwetka się nie sprawdza w życiu codziennym. Następna sprawa, możecie zobaczyć, jak takie sylwetki przerośnięte budzą obrzydzenie, jeżeli chodzi o kobiety. Kobiety się brzydzą takich sylwetek. Możecie to bardzo szybko zobaczyć, jeżeli pojedziecie na zawody kulturystyczne. I taką klasę, w której występują kulturyści ekstremalni, no w ogóle kobiety tego nie oglądają, a więc budzi to wśród nich obrzydzenie. Widać, że te kobiety nie są tym zainteresowane. Nawet niekiedy komentują to w sposób negatywny, a więc mówią, że co to jest.
A spójrzcie, co się dzieje, jak wychodzą zawodnicy klasy męska sylwetka, bo jakby nie było, to jest kulturystyka, tylko że klasa męska sylwetka. I co się dzieje? Kobiety piszczą, biją brawo, a więc takie sylwetki podobają się kobietom. Tak samo moja sylwetka podoba się mojej żonie. No więc tutaj jest też ten bardzo, bardzo duży plus. I ta sylwetka przede wszystkim podoba się mi, a więc oczywiście ktoś może powiedzieć, że jestem narcyzem, ale ja do takiej sylwetki dążyłem. No każdy, jak jakiś tam, powiedzmy, artysta, rzeźbiarz, ma tam jakąś swoją wizję tego, co będzie wykonywał. Ja też miałem swoją wizję swojej sylwetki. Ja tą sylwetkę osiągnąłem i każdemu życzę tego, żeby po prostu spełnił swoje marzenia. Jeżeli ktoś ma marzenie, które bardzo często było kiedyś widoczne u nas w Polsce, naładować się metanabolem i omnadrenem i później z groźnym psem wyjść na ulicę i myśli, że budzi szacunek ludzi ulicy, to muszę go tutaj troszeczkę zmartwić, bo raczej budzisz, ale śmiech na ustach ludzi, którzy cię widzą, i żadnego szacunku nie budzisz. Może kiedyś tak było, bo ludzie jeszcze nie wiedzieli, że do tego się używa środki dopingujące. No a teraz, jak jesteś ulany, to po prostu nikt nie budzi, to nie budzi po prostu jakiegoś szacunku. No, mogę wam jeszcze powiedzieć taką jedną sytuację, że na przykład kilka sytuacji, bardzo często jak po siłowni jechałem gdzieś tam z żoną do sklepu, to i byłem tam w koszulce na ramionczkach, jak teraz jestem ubrany, no to bardzo często mnie ludzie zatrzymywali i pytali, wow, super sylwetka, dlaczego wszyscy na siłowni tak nie wyglądają? Pierwszy raz coś takiego widzę. No zatrzymał mnie taki starszy człowiek w Tesco, Anglik, i mówi do mnie, super sylwetka, ile trzeba na to pracować? To jest bardzo proporcjonalne, ta sylwetka jest fajna, nieprzerośnięta, naprawdę super to wygląda. Też mnie pytał, dlaczego na siłowni tak ludzie wszyscy nie wyglądają? Ja mu akurat mówiłem, że jestem blisko do zawodów, a więc ta sylwetka jest na dosyć wysokim poziomie, jeżeli chodzi o docięcie. Wtedy byłem bardzo mocno już docięty, gdzieś tak powiedzmy na 6% tkanki tłuszczowej, dlatego też ta sylwetka bardzo fajnie wyglądała. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, pomijając to, co myślą o mnie inne osoby, ja mam swoją wizję kulturystyki, ja wiem, jak kulturystyka powinna wyglądać, ja wiem, kiedy kulturystyka jest zdrowa, ja wiem, w jakich ramach powinna być kulturystyka, to jest moje zdanie, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie każdy musi się z tym zgadzać. I ja po prostu tą sylwetkę utrzymam na takim poziomie, jaka ona jest teraz. Jedynie co, czasami jak na przykład robię masę, bo ktoś tam mi powie, Patryk, a ty też czasami tam masujesz, no ale po to tylko, żeby poprawić jakieś tam słabe punkty swoje, prawda? Na przykład, żeby trochę plecy poprawić, no to robię tam okres masowy. Ale nie po to, żeby tą sylwetkę ogólnie powiększać, bo ja tej sylwetki po prostu powiększać nie chcę. Ta sylwetka mi się bardzo podoba i tak jak już powiedziałem, to było moje marzenie. Wcześniej na przykład patrzałem na Lazara Angelowa, na Buendię, na Ryana Terry i sobie myślałem, fajnie było mieć taką sylwetkę i na Steve'a Reevesa, a teraz patrzę na siebie, patrzę na swoje zdjęcia, to jest wspaniałe, patrzę na swoje zdjęcia i sobie myślę, no nie wiem, chyba wyglądam dla siebie i tak patrzę na te inne sylwetki i wydaje mi się, że jestem po prostu najlepszy, że taką sylwetkę, jaką chciałem, taką sylwetkę mam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Jak zwykle to robię. Na razie, cześć, pozdrawiam i bum, przypineczka, łapa sieci. Na razie, cześć.